dzisiejszym odcinku nagrywamy test stabilizacji w smartfonie, który ma wbudowanego gimbala. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, oglądajcie dzisiejszy odcinek! Czy wy też nie lubicie, kiedy obraz w kamerze się trzęsie? Spróbuj tego. Wow! To jest smartfon z gimbalem wbudowanym w aparat. Jeżeli chcecie zobaczyć porównanie telefonu z wbudowanym gimbalem oraz standardowego telefonu bez gimbala, dowiedzieć się, po co właściwie taka funkcja w telefonie jest potrzebna, oglądajcie dzisiejszy odcinek na kanale Technostrefa. Słowem wstępu, zacznijmy od tego, że zazwyczaj mamy do czynienia z podstawową optyczną stabilizacją obrazu w smartfonach lub w ogóle jej brakiem. W związku z tym dynamiczne filmy, które nagrywacie takim smartfonem, po prostu się trzęsą i źle się je ogląda. Pewnie kojarzycie takie urządzenie. To jest właśnie gimbal. Do niego możecie włożyć dowolny smartfon. Gimbala za każdym razem trzeba wyważyć, a to sporo trwa. Akcja, którą chcecie właśnie nakręcić, prawdopodobnie może już minąć. Ale komu to w ogóle potrzebne, jeżeli jest to niewygodne? Dlatego firma Vivo wpadła na pomysł, aby takiego gimbala zainstalować w środku, tutaj w kamerze. Okej, dobrze to brzmi, ale jak to w ogóle działa? Wyobraźcie sobie, że właśnie taki duży gimbal dosłownie został zawarty w konstrukcji tego aparatu. Miniaturowa wersja znalazła się tutaj i jeżeli robicie aparatem tak, po prostu trzęsiecie ręką, to w tym momencie gimbal właśnie kompensuje wasze ruchy, dzięki czemu obraz staje się stabilny. No i to jest cała magia. Okej, teraz przenosimy się w czasie do nieco bardziej ekstremalnych warunków. Zatem mamy tutaj górkę, mamy sanki i mamy dwa smartfony. Oppo, który ma stabilizację optyczną, tutaj mamy tryb ultrastabilny, natomiast Vivo, który ma wbudowany gimbal. No także zobaczymy zaraz, w jaki sposób zachowują się te oba smartfony. No to co? Zaczynamy! No, powiem szczerze, całkiem nieźle. Rzeczywiście ten gimbal się tutaj sprawdził na tych wszystkich podskokach, na tych wszystkich zmianach tutaj. To dało radę, także widzicie właśnie teraz na ekranie, jak to wygląda. Teraz mam telefony w ręku i tak jak widzicie, różnica nadal jest zauważalna. Szczególnie, gdy tutaj robię szybkie ruchy. Szakal ciągnie sanki, my idziemy na górę. Powiem wam szczerze, uciekamy do studia, bo tu jest zimno. Zaraz zobaczymy wyniki. Jak widzicie, obraz ze smartfona nawet z optyczną stabilizacją obrazu nie jest tak płynny jak ze smartfona z gimbalem. Zresztą opinię pozostawiam wam. Napiszcie w komentarzu pod tym filmem, co sądzicie o tym wszystkim. A jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat samego smartfona Vivo X51 5G, koniecznie sprawdźcie film, który robił Szakal. No i to jest właśnie Szakal i jego smartfon Vivo X51 5G. Tu jest link. Tam jest link, dokładnie. Intensywny dzień właśnie za nami kończy się i my kończymy ten odcinek. Zatem jeżeli wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Technostrefa koniecznie z dzwoneczkiem, aby nie przegapić najnowszych, ciekawych filmów właśnie ze świata technologii. No i oczywiście napiszcie komentarz, co sądzicie o smartfonie z gimbalem, czy w ogóle nagrywacie filmy, czy używacie gimbala. Koniecznie napiszcie o tym w komentarzu pod tym filmem. Wbijajcie i obserwujcie nas także na Instagramie Technostrefa oraz TikToku również Technostrefa. To tyle z tego miejsca. Mówił do was Alo. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa!